A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. A gdy przyszli, usunął się i odłączył zabawy przed tymi, którzy byli obrzezani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. A gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, ale tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Mamy ciekawą sytuację. Pamiętamy o tym, że po takim zebraniu braci w Jerozolimie około roku 50, niektórzy mówią 49 naszej ery, faryzeusze wystąpili przeciwko Pawłowi i Barnabie, próbując ich skłonić do tego, aby poganie, którzy uwierzyli, nie tylko obrzezywali się, ale również aby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Paweł i Barnaba stanęli ramię w ramię i długo rozpatrywano tę sprawę. Dochodziło do różnych przepychanek w tym względzie z faryzeuszami, to znaczy z chrześcijanami, którzy pochodzili z faryzeuszów. I na koniec wstał Piotr i powiedział: jesteśmy zbawieni, tak wierzymy, przez wiarę w Pana Jezusa. Jakub na koniec odczytał pewien fragment Pisma Świętego, że przecież jest napisane, że i poganie będą mieli udział w zbawieniu w Chrystusie Jezusie. W związku z tym nie muszą przestrzegać niczego z zakonu, poza tym, że dano im zalecenie poganom, że gdy będą takie sytuacje, że poganie i Żydzi będą w bardzo ścisłych relacjach, jeśli chodzi o spotkania w zborze, to należy przestrzegać pokarmów, gdyż Żydzi mają negatywny stosunek do niekoszernych potraw. Więc jest to zalecenie. Zresztą potem czytamy o tym chyba w 22 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie Jakub mówi, że to nie jest przykazanie, tylko to jest po prostu zalecenie, które trzeba stosować w tym momencie, kiedy rzeczywiście chodzi o świadectwo i nie przeszkadzanie w Żydom w tym, aby mogli usłyszeć i poznać Ewangelię. Natomiast już w liście do Rzymian, w 14 rozdziale, Paweł mówi, że jeśli ludzie wierzą w Pana Jezusa, ale nadal przestrzegają dzielenia pokarmów na czyste, nieczyste lub też przestrzegają sabatu, to są słabi chrześcijanie, którzy nie rozumieją, na czym polega do końca nowe przymierze w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Dlatego mówi wyraźnie: Królestwo Boże to nie pokarm i napój, sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Natomiast jeśli chodzi, mówi tutaj o silnych chrześcijan, to każdy dzień traktuje jednakowo, dlatego że żyjąc w odpoczynku w Chrystusie Jezusie, my mamy sabat od poniedziałku do niedzieli. Chwała Panu za to i rozumiemy to w ten sposób. A kto nadal przestrzega cień sabatu, to znaczy, że nie wszedł do odpoczynienia i nie ma go w Chrystusie. A jeśli nie ma go w Chrystusie, to też nie posiada Ducha Świętego. I w związku z tym, Słowo Boże mówi, kto nie ma Ducha Świętego, ten nie jest Jego. To z tym trzeba bardzo uważać, prawda? Bo być może ktoś czegoś nie rozumie, a być może rzeczywiście nie ma go w Chrystusie. Dlatego list do Hebrajczyków wzywa w 4 rozdziale: wejdźcie do odpoczynienia, bo jeszcze ta obietnica na was tutaj czeka. To znaczy, że mówił do Żydów, którzy trzymali się zakonu
i nie umieli całkowicie spocząć na łasce, więc brakowało im pełni wiary, aby swoje życie całkowicie położyć w łasce. Natomiast już było to po drugiej podróży misyjnej, nastąpiło spotkanie między Żydami, którzy odwiedzili Antiochię, jak też przywódcami zboru w Antiochii, też wierzącymi, oczywiście Antiochii Syryjskiej. I co Paweł dostrzegł, że dopóki nie było stronnictwa Jakubowego, którzy trzymali się bardzo ściśle zakonu i prawa mojżeszowego, to Piotr jadł razem z poganami. Czyli widzimy wyraźnie, że Piotr nie dzielił pokarmów czystych na nieczyste, tylko po prostu był podporządkowany prawdzie Ewangelii, że zbawienie jest z łaski i my nie podlegamy już pod zakon mojżeszowy. Ale niestety czytamy w Bożym Słowie, że on miał obawy. A więc, kochani, czasami jest tak, że są jakieś stronnictwa, które mają pewne podejście do pewnych praw biblijnych, troszeczkę inne niż my, i oni wywołują jakąś presję. No i tu była ta presja na część wierzących w Jerozolimie, że no jednak nie jesteśmy zbawieni z uczynków, ale w każdym razie dobrze jest, jeśli tego zakonu się przestrzega, prawda? Więc tutaj jest ten poważny problem. Zresztą Pawłowi też o tym mówiono, kiedy przybył do Jerozolimy, to mu mówiono w ten sposób: zobacz, apostole Pawle, ile tysięcy Żydów uwierzyło w Pana Jezusa, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. Ja myślę, że to był problem nauczania, żeby nie zrażać ortodoksyjnych Żydów czy faryzeuszy, próbowano spłycić niektóre poglądy na temat Ewangelii, na temat Nowego Przymierza czy na temat łaski. To dla nas jest taka wskazówka. Uważajmy, kiedy głosimy Ewangelię, nie dostosowujmy pod potrzeby ludzi Ewangelii, bo wtedy niestety będziemy takich ludzi rodzić przez Ewangelię, którzy nie będą mieli Ducha Świętego, a Pismo Święte mówi, że kto nie ma Ducha Świętego, ten nie jest jego. Dlatego Paweł dzisiaj w Galacjan mówi, że kto zwiastuje inną Ewangelię, niech będzie przeklęty, więc on tutaj stawia sprawę jasno, tak? Ale jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, jak mówi list do Efezjan, 2 rozdział, 8-9 wiersz. Zwróćmy też uwagę na to, że czytamy tu, że Paweł mówi w ten sposób o obłudzie. No to obłuda to jest wtedy, kiedy wierzymy tak, a postępujemy inaczej niż wierzymy, tak, ze względu na presję, albo inaczej poddajcie pewnemu rodzaju konformizmowi, tak, żeby być wszystkimi dobrze. No nie. Pismo Święte mówi, że gdybyśmy chcieli się wszystkim podobać, to już nie jesteśmy sługami. Jesteśmy fałszywymi prorokami, często fałszywymi sługami, ponieważ niestety prawda ma tylko jeden wymiar. Racji jest wiele, ale prawda jest jedna. I kiedy my głosimy tą prawdę, to ludziom może się to po prostu nie podobać. Najzwyczajniej może im się to nie podobać. Ale my musimy mówić tak, jak jest napisane, tak, jak jest to prawdziwie. Czytamy, że do tego przyłączył się też Barnaba, no bo Barnaba już wtedy był, podlegał braciom starszym i apostołom w Jerozolimie, no i już liczył się też z Jakubem na tyle, że również i on pod tą presją autorytetu Jakubowego również w taki sam sposób postąpił. I tu musimy się nad pewną rzeczą zastanowić. Jeśli my wierzymy w Pana Jezusa, chwała Bogu za to, uznajemy oczywiście przywództwo, czyli braci starszych w zgromadzeniu oczywiście, ale pamiętajmy o tym, że nie możemy ulec presji autorytetu człowieka, dlatego że na pierwszym miejscu jest autorytet pański i autorytet Bożego Słowa. Jeśli my będziemy w ten sposób postępować, to będziemy prawdziwymi chrześcijanami. Gdyż Paweł mówi, gdybym się chciał ludziom podobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Więc dla nas jest to wskazówka, że zawsze we wszystkim, bez względu na to, jacy ludzie mają swoje poglądy i jaki autorytet posiadają wśród ludzi i uznanie, my powinniśmy zawsze być ludźmi prawdy. Ja wiem, że to kosztuje. Człowiek zawsze ma coś takiego, że chciał być takim kompromisowcem, konformistą, gdzie umie się w taki sposób znaleźć, żeby nikomu nie zaszkodzić, prawda, nikogo nie obrazić, nikogo nie, jak to mówią, nie uczynić niezadowolonym albo rozczarowanym sobą, prawda, i tak dalej. Ale tak się niestety nie da. Pan jest powiedział, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. I tak, a kto z prawdy nie jest, niestety nie będzie słuchał tego głosu.
związku z tym musimy sobie zdać tego sprawę, że w świecie tak jest, jest prawda i fałsz. I musimy zawsze opowiadać się po stronie oczywiście prawdy. Dziwne, prawda? Barnaba, który walczył o prawdę Ewangelii, teraz daje się wciągać i postępuje wbrew prawdzie Ewangelii. No, kochani, to, i tutaj się spełniło to słowo, które Paweł mówi, napisał w pierwszym rozdziale właśnie do Galacjan, że choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował inną Ewangelię. No i tu niestety my, Barnaba, przedtem obrońca Ewangelii łaski, dzisiaj niestety już człowiek, który uległ pod presją Jakubową, tak? No to nie jest dobra sprawa, tak? Czyli okazało się, że tam był odważny, ale tutaj niestety tylko kwestia czasu była i Barnaba jednak uległ pod tą presją. Dlatego też Paweł mówi, gdy spostrzegłem, tak? No, czasami trzeba być spostrzegawczym, kiedy wkłada się oczywiście błąd, kiedy fałsz, obłuda wiary, są bracia, którzy powinni stać na straży, na straży nauki, czystości jej oczywiście, świętości życia. To jest nasz obowiązek. Pismo Święte mówi, będziesz gorliwie upominał bliźniego swego. I tak samo tu Paweł stoi na wysokości zadania i natychmiast napomina tych, którzy nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii. Dlatego myślę, że było wiele osób, których no, miało powody, żeby Pawła nie lubić, dlatego że on mówił zawsze prawdę. No, w dzisiejszym chrześcijaństwie niestety są takie historie, bądźmy jedno, usuńmy to, co nas dzieli i tak dalej. No i a Paweł był zupełnie innego zdania, że jedność można osiągnąć tylko na podstawie Bożego Słowa. Więc to jest bardzo ważne. Pan Jezus Chrystus też powiedział, aby byli jedno i dałem im Słowo. I dalej mowa jest o Duchu Świętym. Rzeczywiście to jedność mamy w Duchu Świętym i w Słowie Bożym. Dlaczego? Bo jeśli Słowo Boże jest autorytetem, to dochodzimy do prawdy wszyscy. Natomiast jeśli mamy innego ducha z kimś, prawda, to w tym momencie nie mamy szans być jedno, ponieważ Pismo Święte mówi, że ci, którzy nie mają Ducha Bożego, ale mają innego ducha, oni powodują rozłamy. I o tym mówi list Judy. A więc jest tak. Paweł, zobaczcie, stosuje tutaj zasadę i tu mamy, pamiętajmy, jeśli widzisz, że brat twój zgrzeszył, powiedz mu sam na sam, nie? Ale też jest jeszcze inna zasada. Tych, którzy grzeszą wobec wszystkich, karć wobec wszystkich, aby inni się bali. Mówi Paweł do Tymoteusza. I tak się stało. Kiedy Piotr wobec wszystkich tak się zachował, to właśnie Paweł wobec wszystkich go gani. Aby wszyscy mogli zobaczyć, że tak nie należy postępować. I to jest bardzo ważne. Pamiętajmy. Jeśli nikt tego nie widzi, ale ty to widzisz, zwróć uwagę. Ale jeśli niestety wszyscy to widzą, to musisz też wobec wszystkich próbować naprawić to, co zostało już w tej chwili zepsute. No, tutaj na pewno potrzeba wiele odwagi. Myślę, że tutaj ta Księga Jezuego, którą bardzo lubię, tam jest napisane, bądź mocny, mężny i niech się Księga tego zakonu nie oddala od twoich ust. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie chodzić w Bożym Słowie i być dzielnym i odważnym i budować wspólnotę na Słowie Bożym. Tak jak jest napisane, trwali w nauce apostolskiej. Nie da zbudować się wspólnoty bez nauki apostolskiej. To będzie inaczej jakiś ruch. To wtedy można jakiś ruch stworzyć, prawda? A więc to jest pewien problem. Myślę dzisiejszych czasów, że zbory będą mogły przypominać bardziej kluby, jakieś zrzeszenia, stowarzyszenia, niż rzeczywiście zbór pański, gdzie zbór jest filarem i podwaliną prawdy. Dzisiaj prawdę się nie lubi, dzisiaj prawdę się wyrzuca, dzisiaj prawda stoi za drzwiami jak Chrystus, dlatego że ludzie dbają bardziej o ludzkie relacje niż o społeczność z Bogiem. Zresztą jest taka pewna kolejność w Biblii, mi się wydaje, bardzo mi się to podoba. Jest to relacja krzyża. Pierwsza rzecz to jest nasz, ten pionowy od ziemi do nieba wymiar, tak? Czyli nasza relacja z Bogiem. Tak? Dopiero później mamy ten drugi wymiar, poziomy, tak? Tabelka pozioma. Ona mówi nam o relacjach z ludźmi. Tak? Więc jeśli masz właściwą relację z Bogiem, będziesz miał właściwą relację z ludźmi. I to jest właśnie to. Nie zawsze odwrotnie tak się to składa. Ja wierzę, że jak ktoś chodzi z Bogiem, to i chodzi we właściwym duchu i ma właściwy stosunek do ludzi. A jak ktoś niestety nie ma relacji z Bogiem, no to niestety i ta relacja z ludźmi jest tylko niestety ludzka. Oczywiście może ktoś powiedzieć, że ma relację z Bogiem, ale nie ma relacji z ludźmi właściwy,
właściwej wierzącymi. No to jest też nieprawda, bo jeśli nie potrafisz miłować bliźniego, którego widzisz, to jakże możesz miłować Boga, którego nie widzisz. A więc też tutaj jest właśnie ta podwójna relacja. Ale w tej kolejności. Najpierw Bóg, potem człowiek. Paweł mówi tutaj do niego, jeśli ty będąc Żydem po pogańsku żyjesz. A więc pokazuje mu wyraźnie, że to nie jest jakiś przytyk, tylko postępowanie zgodnie z prawdą z Ewangelii. Ponieważ pokarmy nie dzielą w tym przypadku chrześcijan. Mowa jest tutaj o tym, że jeśli my jako chrześcijanie głosimy Ewangelię, jeśli jesteśmy wśród pogan, to żyjemy według kultury pogańskiej. Jeśli na przykład jesteśmy wśród Żydów, żyjemy według kultury żydowskiej, tak? I jeśli ktoś był z was w Izraelu albo będzie, to się przekona, że będzie musiał się pewnym zwyczajom tam również podporządkować, prawda? Jeśli chcesz wejść na plac na przykład, pod mur albo pod ścianą płaczu, będziesz musiał nakryć głowę. Jeśli nie nakryjesz głowy, to cię tam nikt nie wpuści. Dlatego każdy, kto tam jest, musi tę głowę nakryć, tak? I to jest ważne, dlatego że musi się podporządkować pewnym zasadom, które tam są. I to jest dobre. Powinniśmy o tym pamiętać. Tak samo w różnych kulturach. Jeśli nie umiemy się zachować, to nawet nasze życie może być zagrożone, tak? Więc też trzeba o tym pamiętać, że w każdej kulturze należy postępować zgodnie z obyczajem, tak zwanym prawem obyczajowym danej kultury. Natomiast jeśli tu Piotr był wśród pogan, no on postępował tak jak właśnie według tej kultury. Ale jak przyszli niestety Żydzi od Jakuba, od razu się odsunął i był stół inny niż pogan, dlatego że przebywanie według zakonu z poganami czyni Żyda nieczystym. W związku z tym zaczęli tutaj postępować już nie według kultury, ale już według tej doktryny, oczywiście zakonu, prawda? Więc mówi, czemu zatem zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Co to znaczyło? No jeśli ma znaczenie przestrzeganie zakonu, no to w tym momencie, jeśli ci przywódcy ten zakon zaczynają przestrzegać, to jest to przykład dla pogan, że oni również powinni przestrzegać zakonu. No bo skoro Piotr się odsuwa od tego, co pogańskie, aby zachować to, co żydowskie, no to mamy pewien problem. Dlaczego się odsuwa? To znaczy co? To przeszkadza wierze? To przeszkadza zbawieniu? Czemu tak robi? Tak? A więc tutaj następuje takie rozchwianie, prawda, tej prawdy. No to w końcu jak jest? Jesteśmy zbawieni niezależnie od uczynków zakonu, czy jednak jesteśmy zbawieni, ale jesteśmy zależni od uczynków zakonu? Niestety myślę, że do dzisiaj tacy właśnie Jakubowi do dzisiaj funkcjonują w różnych kościołach, zborach, czy też w różnych konfesjach. Jest to pewien problem, ponieważ niestety, no trzeba przyznać szczerze, że gdybyśmy przeczytali list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, to ja się pytam, jaki Żyd może być wierzący, który uważa, że Jezus jest stworzeniem, że jest aniołem, prawda? No, uważam, że nie. On może być ochrzczony, on może mieć naszywkę, jak to mówią, szyld chrześcijanin, ale jeśli on takie prawdy wyznaje, no niestety, ja myślę, że się trzyma bardziej judaizmu, dlatego że judaizm oczywiście nie miał w sobie objawienia takiego bezpośredniego, wskazującego na Pana Jezusa i dzięki temu Żydzi oczywiście nie byli w stanie zaakceptować Chrystusa jako Syna Bożego. Wiemy, że mieli z tym poważny problem. Przez gardło im to nie chciało przejść. Kiedy Pan Jezus mówi do judaistów, czy też faryzeuszy, uczonych w piśmie, kim jest Chrystus, skoro Dawid nazywa go Panem, to oni nie umieli na to odpowiedzieć, bo nie chcieli to przez gardło przejść, że jest Bożym Synem, bo jeśli jest Bożym Synem, to jest równy Bogu. I tu jest ten problem, bo Bóg z Boga. I to jest ten problem, który oni oczywiście mieli. Więc niestety, ale taka Ewangelia powoduje pewne następstwa, prawda? Ludzie, tak jak w Samarii, ludzie uwierzyli, zostali ochrzczeni, ale nie posiadali ducha. Więc tak samo i tutaj jest ten problem. Jeśli jest niewłaściwa Ewangelia, to taki człowiek nie jest odrodzony, nie posiada Ducha Świętego, ale jest ochrzczony. Ja na przykład znam bardzo wielu ludzi, którzy są ochrzczeni, a nie mają Ducha Świętego, ponieważ ich poznanie Boga jest tylko zmysłowe i nie rozumieją podstawowych praw dotyczących Ewangelii. Więc jak uwierzyli?
Pismo Święte mówi, że kto wierzy w Pana Jezusa, ma świadectwo w sobie, prawda? Świadectwo wiary. Jeśli ci ludzie nie posiadają wiary, tylko jakieś tam poglądy, jakąś tam religię i nie umieją pokazać, w jaki sposób Ewangelia zadziałała w ich życiu, no to wiadomo oczywiście, że to jest jakiś rodzaj chrześcijaństwa na zasadzie ruchu religijnego, ale nie ma tam w tym odrodzenia. Niestety dzisiaj tego nie brakuje i myślę, że tak jak było też w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, że tak powierzchownie Ewangelia docierała do ludzi, to Pan Bóg musiał zesłać prześladowanie, żeby się odcedzić, jak to mówiła, bo oddzielić właśnie plewy od ziarna. Ja myślę, że przed pochwyceniem również będzie coś takiego, że Pan podda zbór Boży, powszechny Kościół podda no niestety prześladowaniu i efekt będzie taki, że Kościół stanie podzielony na tych, którzy pójdą za głosem swojego serca, bo będą chronić za wszelką cenę swoje życie i niech będą chcieli być odrzuceni, czy też w jakiś sposób poczytani za fanatyków. Natomiast drudzy będą trzymali się Bożego Słowa, będą uznani za fanatyków i będą oczywiście poddani pewnej presji. Rozwiązaniem tego takiego impasu między tym odstępczym chrześcijaństwem i tym, które się trzyma Bożego Słowa, jest przyjście Pana Jezusa. I wtedy oni tamci zostaną, bo nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego list do Tesaloniczan mówi, że to będą dwie grupy ludzi, którzy będą podlegać osądowi, którzy wejdą w ucisk wielki. To są ateiści, którzy odrzucają Boga. I tutaj mamy oczywiście herezję Franciszka, który mówi o tym, że nie trzeba wierzyć w Boga, wystarczy być tylko dobrym człowiekiem, aby być zbawionym. To jest akurat zupełnie odwrotnie to, co mówi Słowo Boże. A druga rzecz mówiąc o chrześcijanach, którzy nie są posłuszni Ewangelii, prawda? Czyli nie są posłuszni Bożemu Słowu, mają jakąś wymyśloną, wydumaną religię chrześcijańską i według niej tam sobie jakąś tam postępują, czynią czasami z chrześcijaństwa po prostu pośmiewisko, tak? Więc albo przedmiot rozrywki. No to są problemy. I ci właśnie ludzie, czyli odstępcy chrześcijaństwo i ateiści, niestety będą w ucisku wielkim poddani próbom i doświadczeniom. Oczywiście mamy jeszcze tam kogoś bardzo ważnego, bo mamy jeszcze ludzi, którzy są i choćby z Izraela i poganie, którzy nie pójdą tą drogą odstępstwa, ale to już jest temat na inne rozważanie. Dalej mówi apostoł Paweł do Piotra: my jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Co to znaczy? No skoro jesteśmy Żydami, to żyjemy po żydowsku. Jeśli ktoś jest z pogan, żyje po pogańsku. Mowa tu jest oczywiście nie o moralności, tylko mowa jest tutaj o kulturze, tak? Że żyjemy tutaj według kultury, w której się wychowaliśmy. Dlatego, że dla Żyda byłoby to no, bardzo trudną rzeczą, który wychował się w kulturze żydowskiej, żyć według kultury pogańskiej. Tak samo byłoby trudne dla chrześcijanina, który pochodzi z pogan, aby musiał jeszcze żyć według kultury żydowskiej. No i Paweł mówi tutaj, co człowiek wierzący, który jest zbawiony z łaski na podstawie Ewangelii, opartej na czy zbudowanej na nowotestamentowym przymierzu, mówi tak, musimy coś wiedzieć, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, prawda, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Więc tutaj mamy pierwszą podstawową prawdę. Usprawiedliwienie nie pochodzi z nas. Ono pochodzi absolutnie od Boga i jest darem łaski Bożej. Dalej mówi tutaj o tej prawdzie, która nas dotyczy. Myśmy Chrystusa Jezusa uwierzyli, więc mówi tutaj o zbawionych ludziach, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa. Więc co usprawiedliwia nas? Wiara w Pana Jezusa Chrystusa, który złożył ofiarę na krzyżu Golgoty, absolutnie wystarczająco, aby nas odkupić i usprawiedliwić, ponieważ Pan jest na krzyżu powiedział takie wspaniałe słowo, wykonało się, co znaczy dokładnie zapłacono w pełni. I dalej jest też mowa tutaj o tym, że nie jesteśmy usprawiedliwieni z uczynków zakonu. No pod zakonem obowiązywała taka zasada, kto wytrwa do końca będzie zbawiony. To dotyczy Starego Testamentu, dotyczy też oczywiście
czterech Ewangelii, bo cztery Ewangelie również, jeśli chodzi o czas, podlegają zakonowi. Pan Jezus Chrystus również wysyłał ludzi do świątyni, do kapłanów, nawiązywał do tego, że mają postępować zgodnie z prawem zakonu. Natomiast dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację, ponieważ nie podlegamy dzisiaj już zakonowi, gdyż końcem zakonu jest Chrystus. W związku z tym podlegamy dzisiaj prawu łaski. I to jest bardzo ważne dla nas. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, a więc żaden człowiek, który się mieni chrześcijaninem, tak należy to powiedzieć, nie będzie usprawiedliwiony z zakonu. Nie pomoże komuś, że mówi, że jest chrześcijaninem, jeśli polega w jakikolwiek sposób na zakonie, na uczynkach zakonu i czeka na to, że będzie wytrwa do końca, to będzie usprawiedliwiony. To znaczy, że on żyje pod zakonem i niestety nie będzie usprawiedliwiony w ten sposób, ponieważ dzisiaj my jesteśmy usprawiedliwieni jedynie z wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Jego doskonałe dzieło Golgoty. Dalej mówi Paweł tutaj, jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, i my sami okazaliśmy się grzesznikami. Co to znaczy? Przyszliśmy do Chrystusa, Chrystus przebaczył nam wszystkie grzechy i teraz usprawiedliwił nas, a my z powrotem okazujemy się grzesznikami. Co to znaczy? Jak człowiek wygląda pod zakonem? Powiem wam, jak wygląda, bo o tym mówił 7 rozdział listu do Rzymian. Człowiek pod zakonem umysłem służy zakonowi Bożemu, a ciałem służy zakonowi grzechu. Prawda? Widzicie różnicę? Czyli nadal jest grzesznikiem, bo jest nieodrodzonym człowiekiem i to grzesznikiem, który podlega prawu, które rządzi w jego ciele, a to jest prawo starej, upadłej, grzesznej natury. Co się stało u człowieka nowego, usprawiedliwionego? Oczywiście umysłem służymy dzisiaj Chrystusowi w nowości ducha, nie według przestarzałej litery. To jest pierwsza sprawa. A druga, grzech już nad nami panować nie będzie, bo nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską. To znaczy, że dzisiaj mamy taką cudowną sytuację, że Pan Jezus Chrystus odebrał moc grzechowi, ponieważ Pismo Święte mówi, że Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. I tym dziełem diabelskim w życiu chrześcijanina obecnie, które zostało zniszczone, to jest panowanie grzechu. Dlatego oczywiście my mamy jedną ofiarę, a Żydzi musieli składać ofiary zawsze wtedy, kiedy upadali. Zwróćmy też uwagę na jedną jeszcze bardzo ważną rzecz. Czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. Co to znaczy, Chrystus jest sługą grzechu? Jeśli my podlegamy zakonem i nadal grzeszymy, niestety niektórzy tak uczą, ale to są zwodziciele. Jeśli Chrystus w naszym życiu jest, to grzech nie może w naszym życiu panować, bo wtedy Chrystus, który w nas jest, musiałby być sługą grzechu, prawda? Więc to jest niemożliwe, dlatego grzech nad nami panować nie będzie, bo nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską. A dzisiaj w życiu nie panujemy my, tylko panuje Chrystus, a nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Więc dzisiaj jak możemy, jak mówi apostoł Paweł się do Koryntian, uczynić ciało nasze na przykład ciałem wszeteczeństwa, czy jakiś inny sposób nasze ciało mogłoby zostać zbezczeszczone przez grzech. No nie, Chrystus mieszka w nas, i my jesteśmy świątynią Ducha Świętego, a Pan, który jest w nas, On, Jego cała służba na tym się koncentruje, aby nas uświęcić i stawić przed obliczem Boga w niebie doskonałymi i podobnymi do Chrystusa. To jest służba Chrystusowa, bo jest napisane, ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je kontynuował aż do dnia swego przyjścia. Prawda? Czyli mamy tutaj sytuację wyraźnie, że my dzisiaj, którzy weszliśmy do odpocznienia, odpoczywamy, a Chrystus pracuje na nasze zbawienie. To On pracuje. W zakonie to człowiek musiał pracować, ponieważ on miał wytrwać do końca, czyli musiał pracować do końca na swoje zbawienie. A tutaj pracuje Chrystus na nasze zbawienie i On wytrwa do końca. To jest ta sytuacja. A my jesteśmy w Nim i tego już nic zmienić nie może. Dlatego, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A jak ktoś nie jest w Chrystusie, to wszystko jest możliwe. On może odejść, on może odpaść, on może zgrzeszyć, on może wyrzec się wiary, on może wszystko zrobić. Dlaczego? Bo nie jest w Chrystusie. Chwała Panu za to, że my to wiemy. Że my to wiemy. Że dzisiaj panuje w naszym życiu Chrystus i On nie jest sługą grzechu. Jeśli wracamy do zakonu, to co robimy?
odbudowujemy stare przymierze w naszym życiu, czyli odbudowujemy starego człowieka, czyli reanimujemy starego człowieka, prawda, starego Adama, starego Darka, starego Krzysztofa i tak dalej. I ten odbudowywany człowiek, który został zburzony poprzez dzieło krzyża, na nowo staje się przestępcą, tak? Bo znów mówi, jestem grzesznikiem, muszę znów się starać, muszę znów wytrwać do końca, bo Chrystus mi w tym momencie nie pomoże, tak? No to jest bzdura zupełnie. Dlatego też Pismo Święte mówi dalej, albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Tak jest, my jako grzesznicy umarliśmy dla zakonu, całego zakonu. Nie umieramy po kawałku, bracia i siostry, jeśli chodzi o starego człowieka. Raz na zawsze umarliśmy, a żyjąc żyjemy dla Boga. Jeśli są tacy zwodziciele, a są, znam, słyszałem, mówią w ten sposób, no nie dla całego zakonu umarliśmy, czyli inaczej mówiąc, nie wszystko w nas umarło. Bzdura. To jest brak logiki. Pamiętajmy o tym, że w kłamstwie jest wiele prawdy, ale mimo to kłamstwo nadal jest kłamstwem, natomiast w prawdzie nie ma kłamstwa. Bo jeśli byłoby odrobina nawet kłamstwa w prawdzie, to znaczy, że prawda już nie jest prawdą. Paweł mówi wyraźnie, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Koniec, to jest bardzo ważna prawda i musimy się z tą prawdą zmierzyć. To jest niesamowite, co tu jest napisane. Tak? Ludzie, którzy chcą żyć pod zakonem, wiecie co oni robią? Mówią o noszeniu krzyża, o przyjęciu krzyża. W nauce apostolskiej nie znajdziemy przyjęcia krzyża. W nauce apostolskiej nie znajdziemy noszenia krzyża. Dlatego, bo to dotyczy ludzi pod zakonem. Oni musieli krzyż przyjąć i walczyć sami ze sobą, niosąc krzyż każdego dnia, zapierać się siebie, aby wypełnić przykazania zakonu. Kiedy Chrystus robił dokładnie to samo. Kiedy przyszedł, przyjął krzyż, oczywiście niósł go, mimo wielu przeciwności, ale celem Chrystusa nie było ani przyjęcie krzyża, ani noszenie krzyża, tylko celem Chrystusa było umarcie, śmierć na krzyżu, tak? I to jest bardzo ważne i dla nas. Kiedy byliśmy pod zakonem, przyjęliśmy krzyż, walczyliśmy ze sobą jako grzesznikiem, okazało się, że nie damy rady w ten sposób żyć. Jest tylko jedno rozwiązanie, uwierzyć w Pana Jezusa, bo musimy na tym krzyżu umrzeć wraz z Chrystusem dla zakonu, ponieważ nie jesteśmy w stanie sprostać Jego wymaganiom, ponieważ grzeszny człowiek nie poddaje się zakonowi Bożemu, bo też i nie może. Prawda? Więc mamy tu z Chrystusem, jestem ukrzyżowany, więc jeśli jestem ukrzyżowany, to już nie niosę krzyża. Jeśli jestem ukrzyżowany, to jakże mam przyjąć krzyż, skoro na nim wiszę? Dalej, skoro umarłem na tym krzyżu, jestem z Chrystusem pogrzebany, jak mój 6 rozdział listu do Rzymian, no to znaczy, że krzyż dokonał dzieła swojego. Ale co się stało później? A no właśnie. Paweł mówi, teraz żyje we mnie Chrystus. A dlaczego? Bo jeśli ktoś umarł z Chrystusem, to też został wzbudzony jego duch do nowego życia i teraz żyje w nas zmartwychwstały Chrystus. To już nie my staramy się wypełnić wolę Ojca, ale Boga, ale widzimy, że Chrystus żyjąc w nas sprawuje swoje dzieło w naszym życiu. A więc co odkrywamy? Że żyje w nas Pan Jezus Chrystus. Odbywa się tutaj Jego królowanie. To On jest Panem naszego życia. To On jest Królem. Dlatego teraz obecne nasze życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego. To jest zaufanie do Boga. Jeśli ja oddałem stery mojego życia i moje życie w ręce Pana Jezusa, to On dzisiaj sprawuje królowanie w moim życiu. On sprawuje swoje rządy, tak? Dlaczego On mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie? A więc mamy tutaj sytuację bardzo prostą. Jeśli wracamy do zakonu, to znaczy, że Chrystus umarł daremnie, po prostu niepotrzebnie. Dalej, a skoro umarliśmy wraz z Chrystusem, to mamy taką sytuację. Paweł mówi, nie żyje więc już moje ja, ale żyje we mnie Chrystus. To znaczy, że moje ja zostało uśmiercone. A więc miejsce mojego starego ja zajął miejsce Chrystus i dzisiaj Jego wola odbywa się i dzieje w naszym życiu. Dlaczego? Bo Chrystus jest Panem naszego życia. Jeśli mamy jakieś problemy, to mamy problemy z cielesnością, ale nigdy nie ze starym człowiekiem, ponieważ stary człowiek został ukrzyżowany, uśmiercony i pogrzebany. Dalej, nie odrzucam łaski Bożej. To jest bardzo ważna rzecz.
Nie można polegać na zakonie i na łasce Bożej. Albo polegasz na zakonie, albo polegasz na łasce. Jeśli polegasz na łasce, zakon nie ma nic już do ciebie. Jeśli polegasz na zakonie, jesteś z dala od łaski Bożej. I to jest bardzo ważne. O tym mówi 7 rozdział listu do Rzymian. Tam znów niektórzy zwodziciele mówią, że nie chodzi o zakon, chodzi o grzech. Tam nie jest tak napisane. Jest napisane, że mamy dwa przymierza. Mojżeszowe i Chrystusowe. I kobietę, która gdyby trzymała się dwóch tych przymierzy, to jest nazwana cudzołożnicą, bo była podobna do kobiety, która żyje z dwoma mężczyznami, prawda? Więc byłaby wtedy nazwana cudzołożnicą. W związku z tym kiedyś należeliśmy do zakonu, tak jak ta kobieta do swego męża, kiedy mąż umarł, mogła wyjść za drugiego i już nie jest nazwana cudzołożnicą. Tak samo i my umarliśmy dla Mojżesza, aby żyć dla Chrystusa. I to jest właśnie to nowe przymierze. Dlatego Paweł mówi, ja nie odrzucam łaski Bożej. Czyli w tym przypadku już te nauki, które tam weszły do zboru w Jerozolimie, poprzez faryzeuszy niestety, doprowadziły do tego, że wiele ludzi zaczynało niestety tą łaskę Bożą odrzucać, polegać na nowo na zakonie. To był poważny problem, dlatego że w tym momencie prawda Ewangelii została wypaczona. I taka Ewangelia niestety rodzi inwalidów, czyli tak zwanych umarłych chrześcijan. Tak? Kto to jest umarły chrześcijanin? To jest ten, który narodził się według ciała. Bo jeśli ktoś się zrodził poprzez zakon, to jest z ciała zrodzone. Jeśli ktoś przez łaskę, to jest z ducha zrodzone. Na tym polega ta kolosalna różnica. I dlatego Paweł mówi, ja łaski Bożej nie odrzucam, bo jeśli przez zakon jest usprawiedliwienie, wtedy Chrystus umarł daremnie. To prawda. Zobaczcie, ludzie w zakonie musieli wytrwać do końca, aby być zbawionymi. Jeśli nadal musimy wytrwać do końca, aby być zbawionymi, no to po co Chrystus przyszedł w ogóle? To jest bezsensowne. A jednak coś się zmieniło. Jest pewna różnica między zakonem a łaską. To znaczy, że niezależnie od zakonu objawiła się łaska Pana Jezusa Chrystusa, która jest w stanie usprawiedliwić każdego, kto wierzy w Chrystusa. A myśmy w Pana Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy z łaski zostali usprawiedliwieni. Więc nie odrzucamy łaski Bożej, ale polegamy dzisiaj na Chrystusie. Niech Pan Jezus Chrystus poprowadzi nas ku temu. Co trzeba zatem zrobić, aby być zbawionym, aby mieć pewność zbawienia? Jeśli polegasz na zakonie, nie możesz mieć pewności zbawienia, ponieważ musisz czekać na koniec. Natomiast Pismo Święte mówi, że apostoł Paweł liczy do Rzymian w tym rozdziale, nie tylko, ale mówi, że jestem tego pewien, że nic mnie nie oddzieli od Chrystusa, a był pewny zbawienia. List do Hebrajczyków mówi, że Chrystus może zbawić na zawsze w tego, który w Niego wierzy. Chwała Panu. Dalej Jan mówi, to wam napisałem, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. A więc nie na koniec, tylko w momencie przyjęcia daru łaski Bożej, przyjęciu tego cudownego usprawiedliwienia, które spłynęło dla nas z Golgoty, gdzie Chrystus poprzez wiarę narodził nas z ducha przez swoje słowo. Chwała Panu za to. A więc widzimy tu wyraźnie, że mamy Ewangelię łaski, która polega na tym, że zbawienie jest darem łaski Bożej. Wiemy, że musimy przyjść do Chrystusa, spojrzeć wiarą na dzieło krzyża, bo tam na nim Pan Jezus pokonał grzech i diabła, i świat. I dalej musimy się zjednoczyć w tej wierze. Mam świadomość, że w ten sposób przez wiarę nie tylko Chrystus umarł, ale i my umarliśmy dla grzechu, dla świata, dla siebie, aby mając udział w zmartwychwstaniu Chrystusa, żyć dla Boga jako wzbudzeni z martwych. Oczywiście, kiedy poznamy, że to się stanie? No, poznamy w ten sposób, że Duch Święty nie tylko przedtem przekonywał nas o grzechu, o grzesznej naszej naturze, przekonał nas o wspaniałym dziele sprawiedliwości Chrystusa poprzez ofiarę, jaką złożył na krzyżu, to teraz dzisiaj Duch Święty przekonuje nas o trzech rzeczach. Trzy rzeczy świadczą o tym, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Pierwsza sprawa, grzechy nasze zostały przebaczone i mamy tego pewność, i grzech nad nami już nie panuje. Tak?
No bo jeśli byśmy mieli tylko świadomość przebaczenia grzechów, ale grzech by nadal nad nami panował, to znaczy, że nie jesteśmy chrześcijanami. To jest oczywiście. Nie staliśmy się Bożymi dziećmi. Czyli grzechy nasze nie zostały odpuszczone, no bo nadal żyjemy w naszych grzechach. Tak jak w katolicyzmie. Przychodziłem do konfesjonału jak kobieta do pralni i cały czas tam wracałem, ponieważ niestety nie było mocy, trzeba było nadal grzeszyć. Natomiast kiedy Chrystus zbawił z grzechów, no to już teraz nie ma mocy grzech nad nami, ale panuje w naszym życiu Pan Jezus Chrystus. I to daje Duch Święty człowiekowi zbawionemu. Druga rzecz, jaką Duch Święty daje, to przekonuje na podstawie Bożego Słowa, że pojednanie z Chrystusem, przez Chrystusa, przepraszam, z Bogiem, poskutkowało tym, że Duch ten świadczy wespół z Duchem naszym, że Bożymi dziećmi jesteśmy. Następna rzecz, pewność. Nie wydaje nam się, ale wiemy. I jesteśmy Bożymi dziećmi. I to jest bardzo ważne. Tu chodzi o konkretne stwierdzenie, czy jesteś lub nie jesteś. Jestem, tak. Duch Święty daje człowiekowi zbawionemu, usprawiedliwionemu, że stał się Bożym dzieckiem. I trzecia rzecz, też bardzo ważna, tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, prawda? A więc Duch Boży nas prowadzi i ku uwielbieniu Chrystusowemu, prawda? Tą drogą sprawiedliwości, gdzie teraz już nie zakon, ale Duch Święty kieruje naszym życiem. Całe nasze życie staje się chrystocentryczne. Całe nasze życie to oddanie uwielbienia i chwały Panu Jezusowi za to, co zrobił, za to, co robi i za to, co dla nas przygotował. Bo przecież przygotował dla nas miejsce i mówi, że przyjdzie i zabierze nas do siebie, abyśmy gdzie On jest i my razem z Nim byli. A więc już wiemy, co mamy zrobić. Przychodzimy do Chrystusa, wyznajemy swoje grzechy Panu, składamy Jemu swoje życie, bo trzeba jeszcze swoje życie Panu złożyć i Pan odpowiada na naszą wiarę nowym narodzeniem. My sami nie możemy tego spowodować. To Pan Jezus Chrystus czyni. To jest Jego dzieło, dlatego że tylko On, mówił Jan, był w stanie ochrzcić nas wszystkich Duchem Świętym. Dziękujemy Jemu za to cudowną łaskę, że włączył nas w swoje ciało, że Bożymi dziećmi jesteśmy, że należymy do oblubienicy Pana naszego Jezusa Chrystusa i możemy oczekiwać Jego przyjścia, a potem razem z Nim przyjdziemy tutaj w chwale, kiedy trzeba będzie ratować ten Izraela i razem z Nim będziemy zakładać tutaj na tej ziemi tysiącletnie milenijne Królestwo, w którym będzie wylany Duch z wysokości na wszelkie ciało i Izrael będzie powszechnym kapłaństwem, prowadząc narody do Chrystusa. Chwała Panu za to i kiedy się milenium skończy, Pan Bóg da nam nowe niebiosa i nową ziemię, w których mieszka sprawiedliwość i niebieski Jeruzalem, gdzie się spotkają wszyscy wierzący ze wszystkich okresów, jakie do tej pory miały miejsce i są opisane w Bożym Słowie. Niech imię Pana Jezusa będzie uwielbione. Amen. Amen. Amen.